i zaproszeni gościem. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na to dzisiejsze zebranie przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego. Pan prezes na samym początku tak serdecznie podziękował mi też za współpracę. Wiem, że to było bardzo grzecznościowe i troszeczkę na wyrost. Niemniej jednak ja tutaj ze swojej strony, z tego miejsca deklaruję panie prezesie wszelką współpracę, wszelką pomoc, czy to w formie zapytań poselskich, czy w jakiejkolwiek innej, jeżeli będzie taka potrzeba. Mogę jedynie już tutaj potwierdzić, że prace w Sejmie trwają, nawet na najbliższe posiedzenie Sejmu, już dostałam plan Sejmu, będą rozpatrywane sprawy ustawy o bankach spółdzielczych. Także miejmy nadzieję, że będą one korzystne dla banków. Państwa bank, a właściwie mogłabym już powiedzieć, że mój bank spółdzielczy ma opinię bezpiecznego, stabilnego, przyjaznego, niezawodnego i godnego zaufania. Swoją działalnością umacnia bankowość spółdzielczą, praktykuje aktywną służbę społeczną w naszym regionie. Poprzez ciągły rozwój, wzrost wyników z działalności banku, a także dzięki, a właściwie przede wszystkim dzięki zarządowi i dyspozycyjności, uczciwości oraz profesjonalizmowi kadry pracowniczej Rejonowy Bank Spółdzielczy cieszy się bardzo dobrą opinią. Dobrymi wynikami finansowymi mieliśmy okazję właśnie się tutaj zapoznać w związku z przedstawionymi sprawozdaniami. Stąd od tego miesiąca również, panie prezesie, od marca stałam się klientem państwa banku. Zaufałam i mam nadzieję, że to zaufanie nie stracę. Wierzę, jestem przekonana, że realizowane przez bank misja, ogromne doświadczenie gwarantuje nie tylko harmonijny rozwój naszej placówki, ale także zdobywanie innych rynków, obszarów, nowych klientów, a także gwarantuje dobrą współpracę z innymi instytucjami i organizacjami. Na dziś życzę Państwu, by z tych owocnych, merytorycznych sprawozdań, dyskusji, a także planów, by zamierzenia i nowe inicjatywy przyczyniły się do społeczno-gospodarczego rozwoju naszego powiatu wieruszowskiego i sąsiednich wieluńskiego, sieradzkiego, które swoim zasięgiem obejmuje Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. Na koniec właściwie chciałabym na ręce pana może już prezesa Mariana Fity złożyć serdeczne gratulacje za odniesione sukcesy i osiągnięcia dotychczasowej działalności. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego zebrania życzę wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu osobistym, zawodowym, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz satysfakcji i efektów z wypracowywanych i podjętych na zebraniu decyzji. Wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie poseł. Czy ktoś z państwa jeszcze pragnie zabrać głos? Bardzo proszę panią sekretarz, panią Majkowską. Szanowna pani poseł, pani prezesie, szanowni państwo.